Witajcie widzowie, ja nazywam się Szajmek i witam was w kolejnym odcinku z Minecraft Wyspę Mrozu. Jeśli nie widzieliście, przepraszam was za to, że nie widzieliście odcinka ostatnio w niedzielę i poniedziałek, ale pojawiło się kilka problemów. Po pierwsze, materiał, który nagrałem, to ostatni odcinek, miał niestety jeden malutki problemik, to znaczy... No zepsuł się. Po pierwsze uszkodził się, a po drugie zauważyłem też, że głosu nie nagrywał. Jak chciałem zacząć od nowa, to poszło w dyby. Bo najdalej to ja przy tym filmiku doszedłem do anteny. I dziękuję też RMBX-owi za to, że mi napisał w poprzednim filmiku. No i znalazłem wcześniej tą antenę, niestety. Ale dziękuję za napisanie RMBX. No i cóż, zobaczymy, co dzisiaj będzie się działo, bo powiedział mi już też RMBX, gdzie dokładnie iść, także spoko. I poza tym jakby w ogóle to jest coś nowego, co znalazłem, musiałem całą mapę przechodzić od nowa, także jeśli czegoś nie mam, to przepraszam bardzo, to mogę wyrzucić. Mam oczywiście teraz zgniecioną kartkę, bo trzeba pamiętać o Dawidzie. I mamy odznakę pracownika T002 i to jest coś nowego, co znalazłem, plus jeszcze kombinezon pracownika, to znalazłem jak wszedłem znowu do tego... do tej wieży, gdzie awionetka miała lądować. No cóż, bywa w życiu różnie. O pewnych rzeczach się zapomina, o niektórych się pamięta, tak to bywa w życiu. A też przy okazji nie wstawiłem materiału na czas, bo ja od dzisiaj, chyba od dzisiaj, kiedy ja to wrzucam, nie dzisiaj, ale ogólnie zacząłem robić prawa jazdy, także trzymajcie za mnie kciuki, że mi się uda zrobić, zdać teorię i później zrobić prawa jazdy. A na razie zajmiemy się dojściem do anteny. O, proszę, proszę, jest antena. I teraz przydałoby się z niej wydobyć informacjon. Ja się tu widzę, to że nikogo nie ma. Dużo krwi i zupek. Zupek nie biorę, bo ja mam wystarczająco tutaj tego, więc tutaj zajmiemy się o tak tym. To schowam, bo to już jest niepotrzebne, ale przyda się na pewno drewno. Kurde, nie mogę wejść, dobra. Trochę drewna, trochę drewna. No i mamy wystarczającą ilość drewna. W międzyczasie też znalazłem trochę żwiru. Jak na początku grałem, to zebrałem ten żwir, żeby mieć zapalniczki na zaś. I teraz tak. A. Radiostacja. Mam nadzieję, że mnie słychać. Właśnie zbliżają się do mnie jednostki ONB. Są ode mnie zaledwie rzut beretem stąd. Jeśli nie będzie mnie tutaj, to pojmali mnie do miasta. Oni zawsze chcieli to zrobić, ale się im nie udawało. Oni już tu są, koordynaty znajdziesz w mojej bazie, są ukryt. A więc dopadli go, aby nic mu się nie stało. Pozostaje mi szukać wskazówki po tym miejscu. No tak. I akurat tak się akurat wydarzyło, że... miejsce, gdzie jest trzymana jedna rzecz, już znalazłem. No cóż. Mamy klucz, klucza nie biorę, bo on ma słaby damage. I to jest maksymalne miejsce, jakiego się dostałem. Prowadząc zwiad po południowym lesie, udało mi się pojmać jednego z agentów ONB. Znalazłem przy nim identyfikator wraz z koordynatami tajnego miasta. Szukałem ich długo, w końcu będę mógł się zemścić za to, co zrobili. Karma nadchodzi, Tomas. Okej, panie Tomasie Bejnie. Czy jak mu tam było? Już wyruszamy także po tego gostka, więc tak, minus 519 i 215, okej, więc będziemy iść tak mniej więcej w tą stronę, ale początkowo zrobię, że będziemy szli w tą i teraz gdzieś tak bardziej będziemy odbijać powoli w tamtą stronę. Miałem przy okazji wam powiedzieć, będę miał w planach nagrać na zapas nagrać grę Frostpunk, czyli całą serię nagrać, żebyście mieli ją gdzieś tak na wrzesień, październik. Ponieważ wiadomo, będę robił prawo jazdy, będę...
wiecie, szkoła i po prostu nie będę miał czasu za bardzo nagrywać, przez co boję się, że materiałów może być rzadziej, ale będę miał co najwyżej możliwość zrobienia wam raz na jakiś czas streamów, żeby pogadać, pograć, a seria z Frostpunka będę mógł przynajmniej dla was zrobić. I no to raczej tyle. Chciałbym zrobić serię też z innych gier, ale obstawiam, że mój komputer nie będzie aż tak bardzo... Czy raczej mi się wydaje, że do grudnia, albo nawet wcześniej nie uda mi się komputera zupgrade'ować, także będziemy musieli się pogodzić z tym, że jednak Dying Light 2 mogę zostawić tak naprawdę. No ale cóż, bywa tak w życiu czasami. A teraz udajmy się do tajnego miasta. I tak jak mówiłem, jak czegoś nie mam, to przepraszam, ale dalej mam zgnieciony papier z napisem Dawid, aby o nim żebyśmy o nim pamiętali. Przez całą tą serię i widzę, że tu trochę więcej śniegu jest, więc pewnie dochodzimy do tego tajnego miasta. No, Frostpunka ogólnie kiedyś zdobyłem. Będę chciał zrobić z tej z Frostpunka serię tą główną, czyli z kampanii Nowy Dom. Raczej scenariuszy nie będę robić, chociaż może, nie wiem, ostatnią jesień. To byłoby dobre, ale zobaczymy. Dlatego też uznałem, że... No, ale oczywiście to się pojawi wrzesień, październik ta seria. A na razie będę normalnie nagrywał tak, Wyspa Mrozu. Po Wyspie Mrozu zrobimy tego Bywaj Akt 3. Jesteśmy już przy mieście, widzę. Więc tak, Bywaj Akt 3, po Bywaj Akt 3 Nowa Światy, później jeszcze kolejną serię z kolejnej mapy. I porobimy tych kilka serii z mapek aż do września. I we wrześniu zobaczymy, jak to będzie. A na razie trzeba będzie całe to miasto sprawdzić. O proszę, kogo my tu mamy? Nie wiem, kim ty, człowieku, jesteś, ale pytanie, czy ja mogę do ciebie od tyłu zejść. A zaraz, bo ja mam peaceful właśnie. Ja przez cały czas, jak tu szedłem, to miałem peaceful, shit. Ucieczka nic ci nie da, a ty nawet nie wiesz, że ja tu jestem. Widzisz, jestem taki niewidzialny. Witty! Nie, China Soft! Dawaj! Uff, zabiłem komisarza. Nice. Dobra, o, proszę, asteroida. Nice, udało się. Więc tak. Mam włączonego Leona przy okazji, chciałem zobaczyć na zaś. O, co to do cholery ma być? Czyli cały ten mróz na tej wyspie jest przez to coś? Niesamowite. No ja też, dla mnie to jest niesamowite, ale niech te zombieki giną. Ja tu chcę się przejść normalnie po tym miejscu. Bez żadnych... Czekajcie. O. O, dobra. Pamiętajcie, że to jest mapa fabularna. Jest survival, ale to jest mapa fabularna, więc... Wolę się tych podworów w ten sposób pozbyć, żeby mieć od nich spokój i móc normalnie grać w tą grę. I dobra, wychodzimy stąd. Widzę, że tędy nie wyjdę. Już myślałem, że zginę, ja pinkole. Lam się jak cholepcia, ale chcę zobaczyć jedną rzecz. Dobra, chyba, okej, okay, dobra, bo bałem się przez chwilę, że mi głosu nie nagrywa. Bo podejść były dwa i zawsze się kończyło na tym, że przy antenie się wszystko zatrzymywało. Co to znaczy? Jak chciałem pójść wreszcie do tajnego miasta, to były dwa problemy. Pierwszy problem był taki, że, jak mówiłem, uszkodziło nagranie, a to z tego powodu, bo w trakcie nagrywania prąd padł albo coś innego padło, nie wiem, ale wyłączyło mi wtedy kompa. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa to w trakcie znowu nagrywek
padło mi tym razem coś zupełnie innego. I po prostu nie nagrywało mikrofona. Nagrywało mi dźwięki z gry, ale mikrofona nie nagrywało. Dlatego tutaj teraz sobie patrzę w międzyczasie, czy mi mikrofon nagrywa, ale widzę, że jest wszystko w porządku. I przy okazji od jednej osoby dostałem informację i... że tak naprawdę jest szansa, że tą mapę skończę. Znajomy jeden mój pobrał mapę i napisał mi, że mogę się spodziewać, że teraz to już pewnie tą mapę będę kończył. Zobaczymy, czy mu chodziło, że już teraz skończę, czy tak naprawdę niewiele. Zostaw mnie, komisarzu! Kurna! Nie zabijesz mnie! Ale żem się zesruł. Dobra, jedna pochodnia. Błagam, druga pochodnia i szybko. Raz i dwa. Powiem wam, że warto było wziąć ten żwir. Wziąłem go dostatecznie, w ogóle tyle, że mi wystarczyło. No i dobra, więc teraz tak. Góra. Czy da opuścić się na górę? Agent OMB będzie strzelał oczywiście do mnie. Ale nie dał rady, hehehe. Dobra, widzę tutaj save. I widzę notatki. Ja muszę wziąć zupę. Nie drewno, zupa. Dobra, zupę. Dobra. Nie, to jest ten identyfikator. O, tu jest teczka. Teczka numer 1871. Dane osoby podejrzanej, nazwisko Tombstone, imię Rafael, wiek 28 lat, miejsce urodzenia Chicago, Illinois, USA, miejsce zamieszkania Wellington, zatrudnienie na specjalna nacja organizacji. Organizacji wynalazków, dział 4, rząd 7, oddział do spraw transportu i infrastruktury. Infrastruktury wewnątrz korporacji, nadzorca oddziału Michael McLeod, numer 726. Stopień zagrożenia wysoki, numer 4, cechy szczególne, znajomość aparatu wywiadu i operacji, instant purge 03, otwarty sprzeciw wobec organizacji, wspieranie ruchów zagrażających interesowi firmy, podstępny i nieufny, decyzja w sprawie obiektu nastąpi w dniu, rozkaz tymczasowy, bacznie obserwować obiekty 1871, blokowanie próby kontaktu ze światem wewnętrznym, spoza miasta, przechwytywać wszelkie listy i analizować je, osoby powiązane spisać i umieścić w archiwach, podpisał komisarz aparatu wywiadu Snow Leonid Le. No to ja już tego komisarza, to ja już chyba załatwiłem, więc nie trzeba się o niego martwić. No chyba, że już go, wiecie, ścieli już. Tam jest ten? Ja pinkole, ja chyba źle widzę, przez chwilę mi się wydawało, że ja widziałem tego agenta ONB. Nie, tutaj jest jeden. Chodź tu, gościu. Nie trafiłeś? Aha! I na co ci była ta broń, jak nie potrafisz strzelać? Już ja bym zrobił większy z niej pożytek. Dobra. Następna rzecz. Lokowisko. I weźmy łóżko. Monsters nearby. Where the fuck are monsters nearby? Teraz widzę, gdzie jest monsters nearby. To ja może stąd pójdę jak najszybciej. Gdzieś indziej się położę. Może na przykład tu. O, jest takie dobre miejsce do położenia się. Nie uciekaj, śmierć czeka. Gościu, jakby mnie śmierć czekała, to już bym... O, cześć. Nie czeka mnie śmierć, wiesz czemu? Bo nie umiesz strzelać. Okej, dobra, tobie się teraz udało, ale no, już się tobie kolejny strzał nie uda. Dobra, zupa po zupie, teraz bierzemy, o. I tak w ogóle to ja chyba zrobię pochodni więcej. O, noise. 32 pochodnie, nie wiem czy mi one starczą, ale zobaczymy. I hear dziwne dźwięki. Widzę creepera, to ja może nie będę się na niego patrzył. Po pierwsze, po drugie wezmę tak i zrobię jeszcze raz tak. I chodźmy po kolei na piętra. Piętro drugie. I zobaczmy, co my tu mamy. O,
zapiski, raporty. Raport 71. Właściciel magazynu T002 Mark Fisher został poinformowany o planowanym transporcie substancji. Wkrótce zostanie tam wysłany oddział agentów, którzy będą nadzorować przebieg operacji. Okej. Ja mam w ogóle odznakę pracownika, to ja sobie tutaj zostawię. Kontakt z właścicielem elektrowni wodnej w południowej części wyspy powiódł się. Jeszcze dziś zostanie przesłana energia do platformy startowej. Agenci odcięli dopływ prądu do północnej i wschodniej części wyspy. Odłączono infolinię na czas trwania operacji High Delta 07. Łokę. To widzę, że nieźle się bawili. Przygotowania w ruch. Że tam oni byli w ruchu. Dobra, tutaj nic nie ma. Następne piętro. Pip, pip. Dobra, kolejne piętro, kolejna pustka. Liczyć teraz, że nie spadnę, dlatego ja już na zaś wezmę sobie cobblestone'a. O, mówiłem. Tutaj nic, pewnie jakaś telewizja czy coś. Bo kamery. Tutaj słyszę zombiaka. Jest na kolejnym piętrze pewnie. Już tam jedziemy. Albo jest na wyższym piętrze, też tak może być. To jedziemy dalej w takim razie. Kurde! Dobra. Powiem wam teraz, że mam ogromne szczęście, bo nic jeszcze nie zginąłem. A ten chłop żyje? Nie, spadł. Aha! Spadłeś, gościu. Nie trzeba było ze mną pogrywać. Czekajcie, zaraz wyciszę te dźwięki, bo już mnie wkurzają. No. Człowiek chce trochę ciszy i spokoju. O, dobry w ogóle. Pozwól pan, że zrobię do pana przejście. I zrobimy to... O nie! Uciekł mi z ognia! Nie! O! Co za chłop, on mnie zepchnął. Okej, dawać szybko z powrotem na 8. A, sam tego chciałeś, gościu. Gdzie jesteś? Gdzieś ty jest. Chyba wrócił z powrotem na to swoje piętro. Dobra, lecimy dalej. Tylko czekajcie chwilę, bo się kraść. O, dobra, jesteśmy na tym piętrze co wcześniej. Jest i pan komisarz. Dawaj, komisarzu, lecisz. Załatwiony. Dobra, mamy zapiski Evansa. Dobra. Reaper. I zobaczmy po kolei. O! Jest i rozkaz Simona Gera. Nawet się nie spodziewałem go tutaj. Dobra, 8 piętro to jest, więc wrócimy z powrotem na 9. O! Evansa. O, witamy pana Evansa. Nie żyje pan. Ach, jaka szkoda. Udało mi się zbiec w Alfę pod osłoną nocy. Za około 2 dni dotrę do brzegu Omikrona. Muszę przygotować się do podróży. I załatwić sobie fałszywe dokumenty. Ger na pewno wydał rozkaz szczegółowej rewizji każdego, kto przepływa przez wody terytorialne Snowu. Dopiska. Jestem już na Omikronie. Pusto tutaj jak nigdy wcześniej. Dookoła panuje zamęt i mróz. Czym prędzej muszę się udać do miasta, by przeszukać dokumenty. Im szybciej to zrobię, tym mniejsza szansa, że mnie złapią. Przez szkła lornetki widzę iglice budynków. Już naprawdę niedaleko, nie było mnie tam od momentu tej całej katastrofy. Deportowali mnie w nocy z 11 na 12 lutego. Myśleli, że się nie dowiem niczego. Ha, a jednak.
Jestem już na dziedzińcu, panuje tu głucha cisza. Dookoła pełno zwłok, a śniegu tu tyle, że Antarktyda przy tym to druga Sahara. Budynek ONB już za rogiem, muszę uważać, bo za każdym kątem może znajdować się agent. Takiego spotkania chcę uniknąć. Przeszukałem pierwsze 4 piętra, nie ma tam nic ciekawego, ktoś musiał być tu przede mną. To te gnidy wysłane przez Gera to na pewno oni. Oby ich już tutaj nie było, nie chcę mieć żadnych problemów, to szybka i sprawna akcja. Jasna cholera, widzę mały oddział agentów na szczycie drugiego budynku. Drugi jest w oddziale aparatu wywiadu. Muszę zachować ciszę i ewakuować się stąd. Jeżeli mnie złapią, to na pewno zabiją na miejscu. Bardzo. Dopiska. Te jepionki już do mnie biegną. Zauważyli mnie na 8 piętrze przez okno. Snajper oddał do mnie 4 strzały. Muszę otworzyć safe w swoim biurze i ucieknąć stąd jak najszybciej. Połowa książki pokryta jest drobinkami ołowiu krwią. Drain trafił mnie w rękę. Powalił mnie tutaj. Już nie ucieknę. Im są na piętrze poniżej. To ger. Plamy krwi zakryły większość strony. Książka z zapiskami Wanska została pospiesznie pokryta w stojaku. Ukryta w stojaku. Krew, która znajduje się dookoła ciała, jest ewidentnie świeża. Na głowie Evansa jest sznur. Wygląda na to, że ktoś chciał upozorować samobójstwo. Wyszło mu to jednak nieudolnie. No właśnie widzę coś, że nieudolnie mu wyszło. I mamy jeszcze rozkaz Simona Gera. Komisarzu, wyznaczam się na dowódcę oddziału stacjonującego w tym rejonie. Wykazuj się bezwzględnością dla każdego, kto nie podda się pacyfikacji. Moja obecność na wyspie, bo Omikron dobiega końca. Udaję się na zachód do helikoptera wraz z grupą oddanych mi żołnierzy. Mam nadzieję, że zacieranie śladów przebiegnie pomyślnie. Simon Gere. Oczywiście, Simonie Gere. Miło wiedzieć, że poszedłeś na wschód. Znaczy, na zachód. Czas dostać się do twojej dupy. Wiem, że to źle brzmi, ale to jest prawda. Dobierzemy się do jego pupy. W ogóle widzę, że tu na tym piętrze coś jest zwalone z bieganiem. Wiecie co, nie chce mi się szukać, ale tutaj chyba nic nie ma. No, to chyba te szafki są tak po prostu. Dobra, nikogo tutaj nie ma. Lecimy. O, no i proszę. Zostaje tylko jeden budynek, do którego już się udajemy. W ogóle, ile ma odcinek? 23 minuty. A, to dobra, przeciągniemy go tam. Nic się złego raczej nie stanie. Jak sobie go przeciągniemy, chociaż mógłbym go tutaj zakończyć. Albo wiecie co, widzowie, tutaj ten odcinek zakończymy. Mam nadzieję, że wam się... No cholero jasna! Czy mogę zakończyć odcinek i się pożegnać z widzami? Gnido. No. Już myślałem. No, to wracając. I tutaj skończymy odcinek. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał i będziecie chcieli więcej odcinków na moim kanale. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale i na kanale Rembeksa, Astyna i Diaksa pod mapą. Do której link macie w opisie. Do zobaczenia, trzymajcie się. Ciao!